Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Farkas, a to są kwalifikacje Walki Bogów, edycja październikowa. Tak, październikowa, już myślałem, chciałem powiedzieć, że to jest wrześniowa, już mi się miesiące mówił, ale to jest taki szczegół. Jak widzicie, raczej się wiele nie zmieniło, Waleszość wiele nie podskoczyła i Sylf się oczywiście nie zmienił. Jak postanowiłem na wodnym grać, tak gram na wodnym i idzie to dosyć dobrze, tylko w tej edycji poszło mi trochę ciężej niż zazwyczaj. Znaczy nie zazwyczaj niż dwie ostatnie kwalifikacje, bo wtedy zdobywałem większą ilość punktów niż tym razem zdobyłem. Ale już wyprzedzam. A może nie wyprzedzać? Może czekajcie do końca, czy mi się udało dostać, czy nie? Ja no, już wiecie, że się dostałem, bo już po tym jak mówiłem, zacząłem mówić, to się dostałem. Ale tak jak mówię, zdobyłem znacznie mniej punktów i chyba o dziwo jakoś walecznością się dostałem. Fakt, że zająłem jedno z ostatnich miejsc, nie ostatnie, ale jedno z ostatnich, już wam to też powiem. Więc niezły tego, spadek zaliczyłem. Chyba za bardzo swoją waleczność i statystyki ograniczyłem w rozwoju. I chyba będzie trzeba to nadgonić. Tak jak to zrobiłem 2 czy 3 miesiące temu, żeby zacząć się dostawać do finałów. To jak wiecie, nagle zacząłem zdobywać większe ilości punktów niż zwykle i zaczęło mi wychodzić. To tak, teraz troszkę specjalnie ograniczałem swój rozwój postaci. Więc chyba trzeba znowu przyspieszyć. Zbliża się aktualizacja, więc to też troszeczkę się zmieni, trochę też pójdzie do przodu to wszystko. No i zobaczymy, jak będzie wychodzić to w przyszłych rozgrywkach, jak starcie tytanów, czy walka bogów listopad. To chyba tyle wstępem, słowem wstępu, o tak chciałem to powiedzieć. Jeszcze mogę wam powiedzieć, bo chyba tego wam nie pokażę, bo nie zrobiłem screena. Ewentualnie się na materiale gdzieś tam było, bo wiecie, ja to zawsze tego nagrywam całość, dzielę na części i wywalam to, co jest pomiędzy walkami. Więc jeśli tam pomiędzy walkami coś wyciąłem i były moje statystyki, to on to wstawię. Ale mogłem powiedzieć, że miałem ponad 20 tysięcy zmniejszenia odporności i chyba z 15 tysięcy odporności na mrok i jakieś inne takie odporności. Wysokie chyba jeszcze światło miałem wysoko i dosyć wiatr. Całkowicie odpuściłem sobie elektryczność, to obniżyłem już całkowicie chyba do podstawy, nie wiem, może tam z 1000 miałem, z jakimś jednym kamieniem czy coś, reszta poniżej tego po 500. Więc tak to moje wyglądało przygotowanie się. I o dziwo powiem wam tak, że jeśli się przygotowuję i robię jakieś duże światy, znaczy się duże, wspaniałe, bo to były wszystkie 5 wspaniałych światów zrobionych, to idzie mi gorzej niż jak się nie przygotuję, jak zrobię sobie, nie wiem, normalne światy, duże, małe. Na małych, dużych idzie mi o wiele lepiej na wszystkich rozgrywkach. Tak jak pamiętacie, starcie tytanów, dwie postacie były. Miałem lecieć z Lena, wyszło tak, że leciałem z Lena na dwa konta, zamiast ona, żeby grała. Ale dostałem się tymi dwoma postaciami, tak jak grałem. A miałem jedynie porobione małe światy, a u Lena w ogóle nic nie miałem zrobione i się dostaliśmy. Więc nie wiem, na jakiej to zasadzie działa, ale wychodzi na to, że jeśli nie zrobisz czegoś, albo zrobisz gorsze, to wychodzi, lepiej ci idzie niż teraz. Można, można. Więc dobra, już nie przedłużając, bo już tam mówiłem wcześniej, że słowem wstępu to tyle, więc ja was zapraszam do oglądania. Tak jak mówię, walki były trudniejsze dla mnie, ale się udało. Fakt, popełniłem kilka błędów, nie wiem czemu je popełniłem, ale popełniłem. Aż się sam dziwiłem, jak można było takie głupie błędy popełnić. Ale tak jak mówię, walki były dosyć ciekawe. Więc zapraszam do was do oglądania i życzę jak zwykle miłego dnia, wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. Trzymajcie się i bawcie się dobrze przy moim filmiku.
We'll be right back.
Thank you.